Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi, teraz i na wieki. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę czasu pasyjnego, w niedzielę Invocavit. Hasło rozpoczynającego się tygodnia zapisane jest w pierwszym liście Jana w 3 rozdziale. Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. A hasła dzisiejsze, 6 marca, zapisane są, pierwsze z nich w księdze Habakuka w 2 rozdziale. Pan jest w swoim świętym przybytku. Umilknij przed Nim, cała ziemio. Drugie hasło zapisane jest w 2 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. Przyszliśmy oddać Mu pokłon. W trakcie nabożeństw w liturgii spowiednio-komunijnej bardzo często śpiewamy pieśń, która znajduje się w naszym ewangelickim śpiewniku pod numerem 307. Pierwsza zwrotka tej pieśni brzmi: Pan Bóg jest obecny, pokłon Mu oddajmy, kornie Jego wysławiajmy. W pośród nas, Wszechświęty, serca zamilknijcie, czołem wszyscy przed Nim bijcie. Kto Go zna, w sercu ma, niechaj doń się zbliży, przed Nim się uniży. Chociaż w minioną środę, w środę popielcową, wkroczyliśmy w czas Wielkiego Postu, czas pasyjny, to czytając ten fragment z Ewangelii świętego Mateusza, 2 wiersz 2 rozdziału, niemal automatycznie nasuwają się nam skojarzenia właściwie ze świętami Bożego Narodzenia, a właściwie z jednym z faktów tych świąt, jak to mędrcy, jak to poganie przyszli oddać pokłon narodzonemu Zbawicielowi. Pobożni z ludu izraelskiego, uczeni w piśmie, starsi ludu, król, jego dwór, dworzanie, właściwie ci wszyscy, którzy powinni byli wiedzieć o narodzeniu Chrystusa, dowiedzieli się od pogan, że narodził się długo oczekiwany król żydowski, że na świat przyszedł Zbawiciel. Poganie nie znali ani zakonu, ani obietnic prorockich, a w swoich świętych księgach mieli tylko pewne małe wzmianki o prawdach Bożych. Natomiast mędrcy izraelscy znali odpowiedź niemalże na każde pytanie. Wiedzieli, ale nie poszli. Wiedzieli, a nie uczynili. Jako ludzie wykształceni, jako ludzie wpływowi, jako ludzie poważani, wstydzili się. Wstydzili się oddać pokłon małemu dziecięciu. A dzisiaj? Dzisiaj niestety jest bardzo podobnie. Współcześni tak zwani znawcy w sprawach religii i ci, którzy przez chrzest są powołani do Bożej społeczności, a więc my wszyscy, jakże często nie podchodzimy do Boga poważnie, a czasem jesteśmy do Niego wrogo nastawieni. I z drugiej strony, jakże często ci, którzy z Bogiem niewiele mają wspólnego, albo ci, którzy, nazwijmy to, przychodzą z daleka, mimo wszystko, mimo to właśnie znajdują drogę do Chrystusa. Wtedy tam poganie szukali Jezusa. Szukali Go tak, jak Bóg tego oczekuje. Szukali z całego serca. I droga, jaką przebyli, nie była ani za daleka, ani za trudna. A uczeni, a znawcy, a starsi ludu,
znali przecież Pisma, znali prawdy Boże, ale niestety nie ruszyli się z miejsca. Wnioski nasuwają się same. Można doskonale znać Pismo Święte, znać odpowiedzi i mieć odpowiedzi niemalże na każde pytania. Można być nawet ochrzczonym, można być nawet czynnym członkiem Kościoła Chrystusowego, a jednak żyć w ciemności grzechu. Dopóki Słowo Boże nie stanie się pochodnią nogom moim i światłością, ścieżką moim, grozi nam niebezpieczeństwo, że będąc pierwszym, staniemy się ostatnimi. Obyśmy i my szukali i byli posłuszni Bożemu Słowu. Obyśmy i my chcieli pójść i oddać Bogu pokłon. Bo tylko wtedy nasza droga, droga naszego życia będzie drogą prowadzącą do Ojczyzny. Tylko wtedy droga naszego życia będzie drogą, która prowadzi do życia w niebie wieczności. Niech nam w tym wszystkim Pan Bóg błogosławi. Amen.